Kwartet polityczny, witam państwa. Wiesław Władyka, Jakub Bierzyński, Jacek Żakowski. Panowie, jak tam samopoczucie w wolnej Polsce? Może Jacek zacznie, bo ma taki uśmiechnięty. Najbardziej zacznie. No, gęba się uśmiecha, ale zaraz tężeje. No, dziś się zakończył w Bletchley Park w Londynie wielki zjazd w sprawie AI. 28 krajów podpisało pierwszą regulację historyczną w tym. Polski tam w ogóle nie było. Czyli już jesteśmy, no byliśmy przy zakładaniu ONZ-u i wszystkich ważnych rzeczy. Nawet Paradowski, bo Paderewski koncert grał w San Francisco. Tak jest. Przepraszam, również Steinartów poszczeliłem. I teraz już nam świat uciekł. To pokazuje, jak nam uciekł. 28 krajów to podpisało, my nie. W ogóle tam nikt nie pojechał. To jest coś niesamowitego. A kto miał pojechać? Gliński? No nie mamy ministra cyfryzacji. Tam byli, słuchaj, no z Chin minister od cyfryzacji przyjechał. Rozumiesz, a z Warszawy nie mógł. Słuchaj, nasz minister cyfryzacji to się boję, że będzie, to jest bliski kolega z ławy, z sali sądowej. Boi się, że respiratorami chyba się teraz bardziej zajmuje. No dobrze, ale przyszły minister też nie pojechał. Rozumiesz? I to jest, znaczy to pokazuje, jak strasznie żeśmy się obsunęli w tej strukturze wspólnoty międzynarodowej. A zobaczcie, co się stało w Izraelu, tak? Czy tam są Polacy, tak? Przecież miałeś się cieszyć. No nie, ale teraz się nie najpierw się ucieszę, ale teraz potem sobie zdałem sprawę, nie, te dwa fakty. Z polityków pojechał tylko Paweł Kowal. I na wycieczkę. Jak turysta do Bantustanu oglądać, prawda? Czy wjechał do środka i wyciągnął tych Polaków, miał tę odwagę i poczucie odpowiedzialności, że jako poseł Rzeczpospolitej odpowiada za... A co to Dżabal? To zresztą bardzo znamienne, bo kiedy była ta wielka akcja ewakuacji Polaków z Izraela, to oni, to bardzo ciekawe, bo ja wtedy obserwowałem... To ewakuowali z Izraela. Ewakuowali z lotniska Ben Guriona, na którym ja obserwowałem wtedy, bo to łatwo w internecie sprawdzić, tablicę przylotów i odlotów z tego lotniska, to lotnisko absolutnie normalnie funkcjonowało i wszystkie linie lotnicze obsługiwały swoich pasażerów, oprócz lotu, który skasował swoje linie. A w zamian wysłano wojskowe kasy. Więc ja współczuję tym pasażerom, którzy zamiast w normalnych warunkach siedzieli w wojskowym samolocie. Leciałeś kiedyś kasę? Nie. Tak. A jeszcze kolega mi opowiadał, że korzystając z ataku Hamasu, ambasadę polską w Izraelu też zamknęli, żeby ludzie nie mogli głosować. No generalnie, że biorąc pokazówka, kiedy przychodzi do rzeczywistej potrzeby, to widać w Strefie Gazy, no to kompletnie nic, zero, w ogóle żadnego Jezu, ruchu. Skoro już wiadomo, że na sztuczną inteligencję zostaje naturalna i co ty? Znaczy ja chcę pocieszyć Jacka, że może coś nadrobimy niedługo. Ale ile mamy do nadrobienia? Koszmarnie dużo, koszmarnie. Janusz Lewandowski ostatnio opowiadał o zaniedbaniach polskich władz w Brukseli. Nie obsadzają żadnych komisji, nie wysyłają ekspertów, odpowiadają nonszalant. Wypisaliśmy się z tej Europy. Tak, jakbyśmy się wypisali. W ogóle ze świata. Ze świata nawet. Wiesz, to jest, ale mnie nie zaniepokoiło to, że PiS tak. To ja już wiem, oni się odchylili od rzeczywistości kompletnie. Ale że ani w Londynie, ani w Palestynie nie było aktywnych polityków opozycji. Jak ktoś mówi, że w Palestynie to już wiadomo, co myśli o sprawie, nie? No bo wojna jest w Palestynie, prawda? Że nikt tam się nie pofatygował. Tylko wszyscy się zajmują tym, kto zajmie który stołek i tak dalej. Znaczy, Rau wydał oświadczenie, które dla mnie jest prorosyjskie de facto, bo zajął to samo stanowisko co MSZ moskiewski. No, spotkał się z ambasadorami państw arabskich, tak? No tak. To też dużo mówi, prawda, o jego sprawczości. A tak bardziej sentymentalnie, nastrojowo... Nie, no ja nastrój mam budujący. Tak? Tak. I właśnie minęła mi biegunówka, która mnie cechowała. A nie mija, wiesz? Że rano depresja, a wieczorem euforia. Euforia. Tak. I od sondażu do sondażu, od strachu do strachu. Też w zależności z kim
przed chwilą rozmawiałem. No, bardzo chłonę takie wsparcie, tak? I potrzebuję tego, ale na szczęście mam takie poczucie, że będzie dobrze. No, że mam nadzieję, że będzie dobrze. Tworzy się nowe i gdzie jesteśmy między uzasadnioną niecierpliwością, a racjonalnym powściągliwością, racjonalizmem, uzasadnioną niecierpliwością, a zrozumiałą powściągliwością. No przede wszystkim ja chciałbym jednak wyjść z tych naszych typowo inteligenckich narzekań. Dobra, idźmy. Dawaj. Nie. I powiedzieć, że u mnie to wzbudziło poczucie narodowej dumy. Dlatego, że z punktu widzenia geopolitycznego, no to żeśmy dokonali niemożliwego. Numer to jest na cud. Skalę światową. Tak, na skalę światową. I to nie jest jak w Ameryce Trumpa, gdzie po pierwsze amerykańska demokracja miała inne, trochę większe zasoby, nie? Absolutnie. To nieporównywalna do naszej polskiej historii. To po pierwsze. Po drugie, tam jednak minęli się z Trumpem z tym gigantycznym populizmem prawicowym naprawdę o parę procent. No i nie wiadomo, czy nie wróci. W Polsce to... Widzieliście sondaże już jest przed. Właśnie. W Polsce wydaje się, że to zwycięstwo demokracji jednak jest przytłaczające, że przeciwnik po tym ciosie ledwo się chwieje i zaraz upadnie na deski, może się w ogóle rozpadnie. Wydaje się, że z punktu widzenia jakby geopolitycznego dokonaliśmy rzeczy no niemożliwej i cały świat się pyta, jak wyście to zrobili, tak? Jak pokonać ten populizm, a przecież i międzynarodowa socjologia i politologia i też polskie studia pokazywały, że w zasadzie jest to prawie niemożliwe. Tymczasem no, zwycięstwo jest bardzo wyraźne. Przygniatające. Nowy demokratyczny rząd się stworzy. Znaczy, to jest jeden z największych triumfów Polaków w historii. Od 89 roku. Tak. Też pokazaliśmy, że można odwrócić drugą stronę. Tak. I ja z tego powodu jestem bardzo dumny. I mówiąc zupełnie szczerze, na sztuczną inteligencję przyjdzie czas. I będziemy mieli pewnie czas i możliwości. Nie podzielał ten kosmos, zanim my się obejrzymy. Wiesz? Że na to, żeby... No, wielu Polaków jest także zaangażowanych. Mówisz, że 8 lat czekaliśmy na sztuczną inteligencję, to jeszcze parę... 8 lat czekaliśmy na to, żeby dać sobie szansę do tego, żeby w ogóle funkcjonować w świecie, bo na razie żeśmy się od tego świata oddalali, więc patrzę na to z ogromnym entuzjazmem. I oczywiście pojawiają się w Polsce takie głosy straumatyzowanych wyborców najczęściej, że PiS nie odda władzy, że czytam w gazecie wyborczej, że marszałek senior przerwie obrady, że nie uniemożliwi uchwalenie budżetu, że prezydent rozwiąże parlament. Nie wierzę w to. To są bajki. Przede wszystkim nie wierzę dlatego, że po pierwsze wszystko wskazuje na to, że PiS się pogodził z porażką, że Jarosław Kaczyński się pogodził z porażką. Po drugie, to już jest za późno, ten pociąg już odjechał. Dzisiaj próba odwrócenia tej historii skończyłaby się katastrofą. Katastrofą. Już przedłużanie procesu oddawania władzy kosztuje ich politycznie gigantycznie dużo. Ciekawe, a propos Wiesław, jakie byłyby sondaże teraz? Dokładnie, ale moim zdaniem bardzo złe dla PiS-u, coraz gorsze, więc już proces oddawania władzy, to przedłużanie tego, to jest bolesna agonia i wszyscy na to patrzą. No to nie przysparza im popularności ani zwolenników. A jednocześnie opozycja zachowuje się dużo lepiej niż ktokolwiek. Absolutnie. Bo baliśmy się, że PiS nie odda władzy i baliśmy się, że ci się pożrą. Tak. PiS oddaje władzę, a ci się nie żrą. Konstruktywnie. Tak. Ja chciałem podkreślić, że tak powiem, zebrałem wiele głosów z radością przyjmujących twoje stanowisko z naszego programu, że właśnie potrzebny umiar, ustępstwo, kompromis, konsensus, a nie zostawiamy na swoich, A dokładnie to. Dzisiaj jadąc na ten program przeczytałem bardzo kąśliwy komentarz jednego z prawicowych publicystów o tym właśnie, że lewica już wycofuje się z swojego postulatu dotyczącego obniżenia stawki VAT i skrócenia czasu pracy, bo liberałowie w nowej koalicji się na to nie zgadzają. PSL wycofuje się ze swoich
i ze swoich postulatów, ponieważ lewica się na to nie zgadza. No, mi oczywiście jest to... Serce rośnie. Oczywiście jest to powód do krytyki, pod tym, no zobaczcie, oni nie spełnią swoich obietnic. Ale dla mnie to jest dowód wypracowywania rozsądnego konsensusu. Bo używasz złego języka. Nikt się nie wycofuje z niczego. Wszyscy zostają przy swoim. Tylko odkładamy realizację na moment, no kiedy będzie możliwy. I mi się wydaje, że to jest ogromna różnica. Jak mówisz tak, no Platforma obiecała coś tam i tego nie zrealizuje. Nie teraz, może jutro. I to jest, i w koalicji to jest no, taki no, a poza konieczny tym, element po prostu. Ale poza tym, czas. Poza tym można też wyborcom powiedzieć, ponieważ te pewne postulaty w ramach koalicji były ze sobą sprzeczne, no to następne wybory będą oczywiście, tym, żebyście wyborcy zdecydowali, które z nich i będą inne proporcje w koalicji. Jeszcze te dwa różne, powściągliwość i niecierpliwość, tak? No mi się wydaje, że to jest dobrze powiedziane, że to jest jakby trafione w sedno, dlatego że nam jest potrzebna taka powściągliwość. I czekanie, aż się spełni ten kalendarz, na co nie mamy żadnego wpływu. Czy Andrzej Duda tak się zachowa, czy tak, czy powoła. To musi dojrzewać. To musi dojrzeć, prawda? I myślę sobie, że bardzo ważne jest, żeby ta niecierpliwość przejawiała się na pracy sztabów. To znaczy, jak oni się tam dogadują i od personaliów, na personalia kończąc, ale poprzez właśnie te konsensy różne, żeby tam ta niecierpliwość kipiała, żeby oni to rzeczywiście dopracowali, żeby w pewnym momencie naprawdę mieli co położyć na stół. Jeszcze jedną rzecz bym dorzucił tylko. Rzucaj. Wiesz, od kilku dni, ile razy wyjdę do miasta, że tak powiem, i natykam się na ludność, to ludność mówi, przestańcie już o tych stanowiskach. Przestańcie ich pytać, kto będzie tam tym, a kto będzie tym. Czyli ludzie dajcie są spokój. Już nie mogę tego słuchać. I dziś wyszedłem, spotkałem w sklepie człowieka i człowiek mówi do mnie, niech mi pan obieca, że jutro w programie nikogo pan nie zapyta, kto będzie ministrem tam czegoś. Obiecuję, nie zapytam. I naprawdę mi się wydaje, że media przeżywają bardzo zły czas teraz. Żeby dorosnąć do zwycięstwa narodu, tak? Żeby, tak, ponieważ ta niecierpliwość wzięła górę, a mądrości zabrakło. Bo tam jest o czym, bo widać, jak się z tymi politykami trzeba rozmawiać o meritum, to oni bardzo dobrze gadają. Jak ich pytasz o to, co im nie wolno mówić, no to nie mówią. Dobra, słuchajcie, zaczęła się to trochę nieoficjalnie, bez fanfar, dyskusja pod tytułem ile wybaczania, ile rozliczania, ile wybaczania i pojednania. 100% jak? Jednego i 100% drugiego. Tak? Absolutnie. Trzeba wszystkim wybaczyć, ale wszystkich bardzo rzetelnie rozliczyć. No dobrze, no to. Ja to przyjmuję. Wiesz, jedno jest sprzeczne z drugim. To naprawdę prawda. Jest dylemat. Co zrobić z tak zwanym Lex Tusk, z tą komisją do spraw rosyjskich wpływów? Ja uważam, że trzeba ją prawidłowo obsadzić i wyjaśnić sprawę rosyjską. Na przykład to mi bardzo ciekawe. I zaczynając od Sowy? Co? Oczywiście. Ja nie wiem od czego zaczynając, ale jeżeli tam będzie Rzeczkowski, Piątek i parę jeszcze osób, które się tym generują. Przez sekundę mi to przyszło do głowy, ale pomyślałem sobie, czy to nie jest ekstrawagancja. To oni to wyjaśnią i zamknijmy ten temat. Tak jak zamknęliśmy lustracją pewne rzeczy, ja nie jestem zwolennikiem lustracji, ale to trzeba wyjaśnić. O czym Kaczyński balangował, na jaki temat, z rezydentem KGB w Warszawie. Tak? To musimy dokładnie wiedzieć, trzeba go przesłuchać, zweryfikować, może wezwać tego człowieka, może przyjedzie Czy Falentan sam wpadł na pomysł, czy mu Ruscy wpadli, nie? Tak jest. I co za to dostał? Zamknijmy to, bo inaczej... A po czego nie dostał, nie? Bo oni to zrobili, żeby zadymić. Prawda? Przesłonić tak, obraz. No oczywiście. Odsłońmy te. I przecież trzeba tak konsekwentnie, tylko nie ma co się spieszyć, to nie są pchły, prawda? Poza tym myślę, że też kalendarz jest bardzo dobry, no bo mamy 2 lata kadencji Dudy, no to jest akurat tyle, żeby te śledztwa doprowadzić do końca i postawić zarzuty i zacząć zmienić ustawę. A jak sobie z nimi radzić, biorąc pod uwagę, że postanowił, że jednak pokaże narodowi, że potrafi wetować, sprzeciwiać się? Zaprosić go przed tą komisję, moim zdaniem, która ma też prokuratorskie kompetencje i porozmawiać w świetle kamer. Czy wiedział, że Kaczyński współpracuje, czy nie wiedział? To są ciekawe pytania.
czy kurtuazja, ominąć go, próbować dosztukować spisowców, większość do obalania weta? No, wydaje mi się, że dosztukowywanie spisowców będzie dosyć trudne, wizerunkowo rzecz biorąc. No, nie wyobrażam sobie, że nagle 30 paru posłów zasila kogo? Trzecią drogę? Nie muszą wejść do koalicji, wystarczy, że... Mogą, ale swój własny... Można im urządzić klub tworzyć. Tak, ich własny klub. Postpisowski, czemu nie? Blok współpracy z rządem. Czemu nie? Wydaje mi się, że to wcale nie jest nieprawdopodobny scenariusz. No przecież to są ludzie, to są oportuniści, tak? Którzy poszli do władzy po pieniądze i władzę. No i teraz będą próbowali się jakoś z tego tonącego statku ratować. W związku z tym wcale uważam, że nie jest to niemożliwy scenariusz. Jest to bardzo ciekawy scenariusz. Natomiast mówię, w 100% rozliczeń trzeba natychmiast rozpocząć śledztwa prokuratorskie, trzeba natychmiast. To najpierw musisz złapać prokuratury. No właśnie. Prokuraturę musisz mieć ministra sprawiedliwości, więc nic teraz nie zrobisz. Dzisiaj przeczytałem wpis Romana Giertycha, który mówi, że ta ustawa jest pełna dziury. Ustawa jest tak dziurawa, jak wszystko, co zrobił. Ale wiesz, trochę się boję, że tak powiem, wiesz, niecierpliwości Romana. No dlatego tutaj, pewnie, bo chyba wolałbym, żeby to było by the book załatwione, wiesz, po Boże. Prawdopodobnie będzie. Mówię, w to nie wchodzę, ale znaczy, wiesz, bo bezprawie, boję się, że bezprawie przy radzeniu sobie z innym bezprawiem zafunduje tylko PiS-owi legendę. Komisja Cęckiewicza obecnie ma uprawnienia prokuratorskie i może działać jak niezależna prokuratura. Co prawda teoretycznie one dotyczą tylko rosyjskich spraw, ale cóż się nie wiąże z rosyjskimi sprawami? Czy już masz prokuraturę? Po drugie, wydaje mi się, że jakby, że Andrzej Duda nie będzie w stanie ułaskawić nikogo, dlatego że 2 lata to i tak jest za krótko, żeby przeprowadzić rzetelne śledztwa, później sprawę sądową w pierwszej instancji, a następnie wydać wyrok. W związku z tym, który dopiero może... Za miesiąc sąd będzie decydował w sprawie ułaskawień sprzed lat. Tak jest, tak jest. Prawdopodobnie zdecyduje na niekorzyść pana prezydenta. W związku z tym ja myślę, że to w niczym nie przeszkadza. Wręcz odwrotnie, trzeba się spieszyć, żeby zdążyć za 2 lata. Co do tych rozliczeń, które będą się wiązały z przejmowaniem instytucji, prawda, i nadawanie im starych treści w zastępstwie tych, które wprowadzono, to zwracam uwagę na wypowiedź bardzo rozwiniętą profesora Bodnara. On w radiu zresztą zgłosił się swoją gotowość na ministra sprawiedliwości i zaprezentował cały taki przegląd spraw i sposobów. Niektórzy prawnicy z naszej strony byli lekko skonfundowani jego, że tak powiem, skwapliwością, z jaką to zrobił. Może słusznie zrobił, może tak trzeba. Znaczy, mnie to bardzo przekonywał cały jego wywód, dość długi, kiedy on to mówił, że jakimiś metodami prawnymi, nie łamiąc prawa, należy zreperować to prawo. Ja też bym się czuł bezpiecznie w Polsce, jakby Bodnar byłby ministrem sprawiedliwości. Tak jest. Tutaj się chyba wszyscy zgadzają. No jeszcze pytanie, kto będzie prokuratorem generalnym wtedy, nie? Giertych. No, to był żart. Wiesz, to tydzień temu powiedział tu w tym programie, że nie chce, że ma dość zbyt dobry charakter, co rozumiem, był pewną woltą, dowcipem głównie. Ja myślę, że prokuratorem generalnym w Polsce powinien być prawnik niezaangażowany politycznie, a więc nie przychodzący nam dziś do głowy. Że to jest podstawa. Bo wiesz, jednak zrobiło się coś takiego, że jak masz sprawę w sądzie, to najpierw sprawdzasz, czy sędzia jest nasz, czy ich, prawda? No, trzeba od tego odchodzić jak najdalej, prawda? Właśnie przez nominowanie, przez promowanie ludzi, przepraszam, no to jest może niesprawiedliwe, no ale niezaangażowanych. Ja bym chciał jako obywatel, żeby choć zawsze mnie ten bzik parytetowy drażnił, ale nie zmartwiłbym się, gdyby się okazało, że to będzie kobieta. I są takie fantastyczne kobiety. Żeby taką miękką, sprawdzone. Taką miękką, że tak powiem, ale ugruntowaną, solidną stanowczość zaprezentowała. Myszka agresorka.
No dobrze. Ty uwagaj, bo żyjemy teraz w państwie, w którym pani Krystyna mówi, że nie może spokojnie na cmentarz wyjść. Ojej. Jakoś mi jej nie żal. Nie? Nie, tyle i jadł i nie na to chciałeś wylała wybaczyć. W mediach społecznościowych. 3 minuty temu chciałeś wybaczyć. Ale oczywiście, to nie, ja jej wybaczam, ale czy to koniecznie, żeby mi nie musi jej czy być żal. Czyli mówisz, że wybaczasz o sobie, a nie czyny, tak? Ale wiesz, to jest bardzo ważne, bo to rodzi poczucie odpowiedzialności za nakręcanie emocji społecznych. Zobacz, my wychodzimy na ulicę i podlegamy nieustannej kontroli społecznej w każdym sklepie, na każdym spacerze, prawda? I to jakoś też nas ogranicza w ekspresji. Pewnych rzeczy nie mówimy na przykład, żeby... No też trochę zobowiązanie wobec... Ja myślę, że niech pani Krystyna poczuje to zobowiązanie, że jak się kto sieje wiatr, ten zbiera burzę, prawda? I ta burza do niej wróciła. To jest w porządku. Na następne pokolenie będzie wiedziało, że nie należy się dobrze, wiatr. A jak ma wyglądać ta depisizacja? Nie mówię o TVP, instytucjach, tylko mentalna. Na różnych poziomach. Jak sobie to wyobrażacie? Czas i to kiedyś chyba z koleżanką Materską dużo o tym mówiłem. Ten duch sam zrobi swoje. Nie, mnie się wydaje, że jeżeli się wyprostują rzeczy i świat wokół nas znormalnieje, to będzie też łatwiejsza i bardziej normalna rozmowa między nami. Też mówię o tamtym elektoracie, czy o tamtej części Polaków. I liczę bardzo na edukację i taką dydaktykę społeczną, która będzie polegała na tym, że media wreszcie będą publiczne, że będzie odbywać się normalna debata. O szkole, debata. Czy o mediach? I o szkole i mediach tutaj mówię o takim całym oddziaływaniu na społeczeństwo. Organizacje pozarządowe, które mogłyby dostać teraz wiatr w żagle i naprawdę uruchomić wiele programów takich adresowanych do przeciwników. W kawyczkach to mówię. Nie wierzę w jakiś cud i w jakieś odnowienie nagłe, a wierzę w taką ewolucyjną zmianę postaw. Pod też ciśnieniem i pod wpływem polityki, że tak powiem, pod wpływem rządzących, którzy mam nadzieję, że zachowają i umiar, i rozsądek, a też się wykażą stanowczością. Wiesz co, no ja myślę, że dzięki Bogu są symetryści, trzeba po nich sięgnąć. Że jam cię, że tu się stało się w Polsce coś bardzo groźnego, to znaczy większość uczestników debaty zidentyfikowała się partyjnie. I to jest patologia. I teraz, jeżeli z niej nie wyjdziemy, to, co groźne, czyli ta nienawiść, to, co tam ci silni razem wypisywali, te bzdury, prawda? To, co Zbyszek Hołdys napisał, że symetryści to są szmalcownicy. To już miałeś. To całe szambo mentalne zostanie z nami. I szambo to jest reakcja symetrystów na tak wpisy jest, obywateli. Ja się zgadzam, tylko to jest zarażenie, prawda? Na drugą stronę przeszła zaraza. I teraz trzeba zbudować silne, neutralne centrum, które w okresie walki i naporu nazywaliśmy niektórzy symetryzmem. Tak? I jeżeli nam się to uda, stworzyć taką kulturę typu BBC, gdzie mamy fundamentalne wartości, ale one nie są przypisywane tak brutalnie, to za 20 lat będziemy żyli w dobrym państwie. Brytyjscy Żydzi by na ten temat sobie co innego ci teraz powiedzieli. Kto? Brytyjscy Żydzi na przykład. Tak. Uznają po prostu, że BBC daje ciała big time po prostu w tym czasie. No dobrze. Palestyńczycy też tak Brytyjscy uważają. I to jest w porządku. Obie strony są niezadowolone. Na tym polega centrum. Wiesław, ty wiem, chcesz polemizować. Znaczy, symetryści jako zbawcy. Nie. Symetryzm przecież tu polega na tym, że oni nie widzą różnicy między autorytaryzmem i demokracją takich liberalną. W Polsce ludzi nie ma. Jak to jest zbiór pusty. Nie. To jest zbiór pusty, no. Nie masz takiego człowieka. W każdym razie... Całe zachowanie się symetryczne polega na tym, że się niweluje tę granicę. Nie. A tak, tak. PO i PiS i PO to jedno zło. No tak? Razem wymyślili wszyscy, IPN, wszyscy kradną. Wszyscy kradną. Razem wymyślili. No i co? I to były rządy autorytarne?
to były instytucje zmierzające do autorytaryzmu, przewidywalne, o tym pisaliśmy. Wiele no ale nie, pisało. Nie, na to nie było nigdy zgody, że się stawia tę tezę i że się konsensus że powołanie IPN-u będzie prowadziło do autoryzacji, historyzacji debaty. To było od początku wiadomo. To IPN na początku był a stał się potem jeszcze. Musiał się stać. Między potencjalnością a faktem jest jednak pewna różnica, nie? No ale jak komuś obcinasz nogę, to możesz przyjąć, że będzie kicał na jedno. No wiesz, mówisz, że to jest produkcja maczet nieuchronnie prowadzi do odcinania kończyn. No niekoniecznie. Jak nie użyję do odcinania, to nie użyję. Produkcja maczet w Polsce, gdzie trzcina cukrowa jest rzadkim towarem, wiadomo do czego prowadzi, do włożenia ich w bagażnikach czarnych BMW, tak? I tak mieliśmy w latach 90. I mi się wydaje, że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że populizacja centrum politycznego na początku lat 2000, czyli powstanie PiS-u i PO w miejsce Unii Wolności i tak dalej, tak, doprowadziło do sytuacji, z którą właśnie udaje nam się teraz skończyć. Tylko nie chcesz zauważyć, że ci symetryści 8 lat po prostu robili, nie powiem co PiS-owi. To w ramach ratowania nas przed polaryzacją. To trzeba by mieć jakiś przykład, nie znam. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, mam wrażenie, że to, co nazywasz symetrystami, nie jest jednorodnym zbiorem, że tam jest bardzo wiele różnych postaw. Nie mieszałbym także symetryzmu z postawą centrową, tak? Bo ja na przykład uważam, że jestem liberalno-lewicowym centrystą, ale nigdy nie byłem symetrystą, broń Boże, dlatego że postawa, widzisz, właśnie mówiłem, że to nie jest zbiór jednolity, że postawa taka dominująca wśród symetrystów, wskazująca, ale oni przecież też robili i trochę usprawiedliwiająca reżim, bo do tego albo pokazująca proces. To środowisko miało duże ciągoty, no moim zdaniem była nie do zaakceptowania, tak? Bo jednak koniec końców to nie jest dyskusja o tym, czy to jest prawica, lewica czy centrum, tylko dyskusja ustrojowa. Tak, Jarosław Kaczyński powiedział to wprost. On idzie do wyborów po to, żeby zmienić ustrój. Polacy ten pomysł odrzucili. W związku z tym jakby, co ciekawe zresztą mówiąc w ten sposób, zalegitymizował twór, który był w oczach jego własnej propagandy wcieleniem samego zła, czyli antypis. Oczywiście. Tak? No i powiedział, na czym antypis polega. No, polega właśnie na niezgodzie, na zmianę ustroju. Przy tych aspiracjach narodu, które ty opisujecie, nie mówię, bo to nie są aspiracje pod tytułem ile będę go z tego miała za tydzień, pół roku, tylko jakie chcemy tej Polski za miesiąc, pół roku i pięć, czy ten zbiór oczekiwań, nawet szlachetnych, nie jest założenie do niespełnienia, czy te marzenie o nowej, lepszej Polsce, o nowym, lepszym, sprawniejszym, mądrzejszym państwie mogą być spełnione, czy, że tak powiem, z definicji jest tylko pytanie o to, o poziom frustracji z powodu niespełnienia. Myślę, że patrzę na to z dużym optymizmem. Dlatego, że uważam, że poziom oczekiwań jest stosunkowo niewielki. To nie jest tak, że wszyscy oczekują nagle cudu i nagle jesteśmy w kryzysie. Tylko media znają 100 punktów. Tak, dokładnie. No po prostu ludzie odrzucili projekt ustroju. Powrót do demokracji jest już jakby tym, za czym głosowali. Chcą mieć normalne media publiczne, chcą przestać się bać, chcą przestać być obiektem nienawiści, wstydzić i nienawidzić innych, chcą przestać się wstydzić, chcą myśleć o przyszłości z umarkowanym optymizmem. Chcesz powiedzieć, że dzień wyborów i ten czas teraz to jest jeden wielki akt, czy ilustracja, pokaz dojrzałości narodu? Oczywiście, tak? Oczywiście. I też nie mam takiego wrażenia, że ludzie mają jakieś wygórowane
populistyczne oczekiwania, że nagle nastąpi jakiś cud i będziemy żyli, że inflacja nikt nie chce raju, nie? Tak? Tylko są, ludzie chcą, żeby się piekło skończyło. Dokładnie tak, dokładnie tak. I mało tego, myślę, że też są przygotowani na jakiś dłuższy proces porządkowania państwa. Tak? Czy państwo będzie lepsze? No oczywiście, że będzie lepsze, ponieważ skorumpowane dyktatury niszczą, jak rak, niszczą organizm, na którym żerują. Prawda? Nomenklatura dobrze, była absolutnie według definicji. Głupi, tak, ludzie robiący głupie rzeczy i marnujący gigantyczne pieniądze. Prawda, Sasin, no. Nic się nie może dokładnie, udać. Dokładnie, albo pomnik ministra tego, jak on się od lasów, co wyżynał Szyszko, tak? Mu też pomnik postawili. No, no to najgorszy ten niszczyciel przyrody. Słuchajcie, świat nauki. Znaczy, stanu idealnego, stanu raju nie osiągniemy, bo to jest nieosiągalne po prostu, ale ważne jest to, czy będzie wyrysowana perspektywa marszu w tym kierunku, prawda? Historia, każdy etap historyczny pokazuje, że nawet jak po latach mówimy, że było fajnie, że fajna się udała jakaś Polska, coś tam, to jednocześnie zawsze jest to też ten konto minus, prawda? Jak popatrzymy na III Rzeczpospolitą, to ja jestem w niej zakochany i wdzięczny, że ten cud nas spotkał, ale konto ujemne jest ogromne. Ogromne, no. Co nie znaczy, że to nie przekreśla. Że nie przekreśla i tak dalej. Więc metoda, droga i to, co Jakub mówi, że ludzie muszą, że tak powiem, poczuć się potraktowani jak dorośli. Prawda, że ta władza tłumaczy im, no słuchajcie, zmierzamy, ale nie jesteśmy w tej chwili w stanie. Aby jak Jacek mówi, nie ten moment. Ten punkt, nie, tego punktu programowego tak, nie znosimy, tylko go prolongujemy. Ktoś nie, bo takim symbolem sprzed 30 lat gościa, który siadał na krzesełku i nam tłumaczył to dzianie się, był Jacek Kuroń. Kto teraz według was ma, że tak powiem, moce, autorytet, żeby... Donald Tusk to zrobi. Tak? Słuchałem wczoraj pana Gawkowskiego, którego przesłuchiwał TVN. Bardzo mądrze mówił, że trzeba dać przywódcom ustalić narrację, podzielić się tą narracją z zapleczem i żeby wtedy wyszli i opowiedzieli ją publicznie. I moim zdaniem oni mają doskonałą świadomość tego, że trzeba przedstawić pozytywną narrację i że to tylko liderzy, liderem jest dzisiaj Donald Tusk, mogą ją przedstawić. Mnie się bardzo podoba ten pomysł z tym Jagodnym i z wyjazdem Tuska tam w poniedziałek i ze względu na to, żeby się pokłonić tym, którzy symbolicznie tę bitwę stoczyli, ale też żeby krzyknąć do elektoratu, to nie jest tak, że zrobiliście swoje, wypad, teraz my w gabinetach. Natomiast to nie znaczy, że nie ma czarnych chmur na horyzoncie, bo te czarne chmury oczywiście są, tylko ja je widzę gdzie indziej. Ja je widzę w budżecie. Znaczy, to rzeczywiście jest problem mianowicie takiej narracji PiS-u pod tytułem no, za rządów PiS-u zawsze pieniądze były, a za rządów Platformy nagle ich nie ma. No, to jest dosyć oczywiste, dlaczego były pieniądze za rządów PiS-u. No, po pierwsze dlatego, że Morawiecki uprawiał przez 8 lat kreatywną księgowość, wypychając dziesiątki miliardów złotych poza budżet i finansując swoje programy socjalne i różne inne tarcze i tak dalej. Między innymi ograniczanie inflacji poprzez tarcze antywzrostu cen energii. Finansując pozabudżetowo poprzez dług, zresztą taki, jak to ekonomiści nazywali, brany na chwilówkach, czyli różnica polega na tym, że 20 miliardów złotych wydano droższy po prostu. Więcej na odsetki niż gdyby to budżet państwa te pieniądze pożyczał, więc jakby na razie to jeszcze wygląda w miarę okej, jeśli chodzi o stosunek długu do PKB, tylko problem polega na tym, nawet że bardzo dobrze wygląda. Tak, tylko że przyszłoroczne potrzeby, tak zwane potrzeby pożyczkowe państwa sięgają 300 miliardów złotych i tutaj ekonomiści są w miarę zgodni. Same koszty obsługi długu już zaciągniętego do tej pory przekraczają koszty wszystkich programów społecznych. 800 plus 13, 14. I jak wyjść z tej pułapki? I to jest problem.
I to jest rzeczywisty jedno problem. Jedno jest pewne. I czy potrzebujemy, bo po prostu te pieniądze się skończyły. Także a ty potrzebujemy jeszcze, jakiegoś jeszcze super autorytetu w roli ministra finansów? Tak mi się wydaje. Tym bardziej, że pamiętajcie, że, tu, że PiS ma jeszcze dwa źródła finansowania. Oprócz długu, który rośnie w sposób absolutnie niekontrolowany, na przyszły rok to przerażające. To jest po pierwsze 40% skumulowana inflacja. To jest 40% podatek nałożony na nas wszystkich. Dzięki czemu VAT rośnie, budżet rośnie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to jest pierwsze źródło, a drugie źródło, no to przejedzono pieniądze na inwestycje. Kiedy obejmowali rządy, udział inwestycji w PKB to był 20%, dzisiaj 20%. Dzisiaj jest 16%. W związku z tym, no to jest i te pieniądze rok do roku po prostu zostały przejadane. Więc to jest proste wytłumaczenie, dlaczego pieniądze zapisu są, tylko że te pieniądze właśnie zapisu się skończyły. Ich tylko dalej jedno nie rzecz ma. Ci powiem, co ci może trochę uspokoi jako biznesmena też, że z deficytu trzeba wychodzić bardzo stopniowo. Tak. Bo na czym polega teraz pułapka? Jeżeli będziesz szybko wychodził z deficytu, zdusisz koniunkturę, a dług zostaje do obsłużenia i nagle ta rozpiętość między dochodami państwa a potrzebami wydatkowymi związanymi z obsługą długu, ci się nożyce rozwierają. Więc musisz wychodzić wolniutko, nie wiem jak wolniutko, to jest już dzieło sztuki, żeby to narysować, prawda? Na tyle wolno, żeby redukować deficyt, podobnie, w podobnym tempie, jak redukujesz zadłużenie już istniejące przez spłaty. To jest bardzo trudne. Jeżeli się wykona. Słucham? Na szczęście jest KPO. Tak jest. Ale jeżeli się wykona jakiś gwałtowny manewr, na przykład się zmniejszy wydatki o 60 miliardów, KPO to jest będzie materacyk, a nie prawdziwa wież wygodna łóżeczka. No, nie, optymizm. To jednak jest 300, 250 miliardów pompowanych w polską gospodarkę. To naprawdę jest bardzo dużo. To jest połowa polskiego budżetu, więc to naprawdę jest kupa forsy. Z tego zdecydowana większość to jest bezzwrotna pożyczka, czy bezzwrotna, czyli jakby nie pożyczka, tylko po prostu darowizna ze strony Niemców. Niemców, tak? Głównie ze strony Niemców. No i to pozwoli zbudować ten bufor pomiędzy tymi, pomiędzy właśnie rosnącą lawinowo długiem, a wzrostem gospodarczym, żeby tego wzrostu gospodarczego nie zabijać. Bo tu jest jeszcze jedna rzecz. To jest tylko 260 miliardów. To nie jest tak dużo oczywiście. Ale to nie jest raz 260 miliardów. One wchodzą w gospodarkę, to jest 260. Obracają się i wracają i jeszcze masz, zależy jaki mnożnik tam, gdzie one pójdą i tak dalej, jeszcze masz tam, nie wiem, 120. Obracają jeszcze raz w następnym roku i jeszcze masz tam 60. To jest kontrapunkt do tezy, którą postawiliście i z którą się zgadzam. Ja wiem, że trzeba ryzykownie, ostrożnie z porównaniem, ale właściwie rząd mazowiecki to był wrzesień, 6-7 miesięcy później już zaczynało to wszystko pękać. Ja rozumiem, że Kaczyński zaczął albo za pomocą Lecha wojnę na górze. Czy możemy, czy widzi, kto może być Wałęsą i Kaczyńskim tej epoki i jak uniknąć tej złości społecznej? No, moim zdaniem kluczowa jest rola albo premiera, albo ministra finansów i to, co Wiesław powiedział, to znaczy trzeba ludzi potraktować poważnie. Nie kompletnie, nie dać się steroryzować tym pisowskim publicystom i politykom, ani symetrystom, którzy mówią, o zobaczcie, już się wycofują ze swoich obietnic wyborczych, już używają argumentu, że niby nie ma pieniędzy, bo zawsze za rządów PO nie było pieniędzy i teraz znowu to się powtarza, że nie ma pieniędzy. No jednak trzeba ogromnie dużo wysiłku włożyć w budowanie autorytetu i budowanie bardzo wiarygodnej komunikacji z wyborcami, potraktować ich poważnie, powiedzieć, jaki jest prawdziwy stan państwa, czym polegały te machlojki Morawieckiego, dlaczego skąd te pieniądze się brały i dlaczego one nie mogą się brać wiecznie z tego samego źródła, czyli z długu i inflacji, bo chcemy ograniczyć dług i zdusić inflację. Czy jesteśmy gotowi na to, na dorosłą osobę? Opowieść? Wydaje mi się, że tak. Nie powinno być. No. Przywołałeś Kuronia, jego te pogadanki telewizyjne. Dużo ludzi to świetnie pamięta, prawda? Ale dzisiaj wyzwanie pod tym względem komunikacyjne jest o wiele trudniejsze.
bo to z jednej strony trzeba przytrzymać populizm, który po głowach będzie dalej krążył, a z drugiej strony mówić na wyższym poziomie niż takiego dobrotliwego nalewacza zupy, prawda? Znaczy, trzeba znaleźć jakiś język, a mam nadzieję, że Tusk między innymi będzie potrafił to robić. Taki język, który będzie kompetentny, nie będzie czarodziejski, tylko właśnie adresowany do ludzi dorosłych i jednocześnie pokazujący skomplikowanie spraw. Bo jest zawsze taka pokusa, żeby upraszczać. A tutaj niestety trzeba też pokazać złożoność wszystkich problemów. I to jest trudna się przyznać też. No Donald Tusk już na przykład przyznał, że przekop Mierzei Wiślanej to był projekt jego rządu, a PiS tylko to wykonał, tak? Trzeba poważnie porozmawiać o CPK na przykład. To też był projekt istniejący w strukturach państwa od czasów rządu Millera. Trzeba poważnie porozmawiać, czy samolotnisko, tak? I tak zwane szprychy, czyli szybka kolej, do której jesteśmy zobowiązani traktatami europejskimi, prawda? Bo to jest linia z Lizbony do Władywostoku po prostu i musimy naszą część zbudować. Nikt nas już teraz z tego nie zwolni, bo inni zbudowali, tak? Więc na czym polega teraz problem? Że trzeba z etapu walki z autorytarnym populizmem przejść do etapu poważnej rozmowy o programie państwowym. To jest piekielnie trudne, no. Wszyscy się nauczyliśmy tego kłapania. I słuchajcie, w paru wątkach jestem przerażony, bo wrzucaliście kolejno całkiem racjonalne, zrozumiałe, takie wory kamieni i ziemniaków na plecy tego Tuska, że ja nie rozumiem, jak gość... Tusku musisz, to nie jest mój tytuł. Ten gość nie ma 18 ani 30 lat. Jak długo on kondycyjnie wytrzyma po kampanii, która by wykończyła niejednego maratończyka? No ja myślę, że po pierwsze on jest, znaczy zgadzam się z Jackiem, że to jest jedyny polityk na polskiej scenie politycznej tego formatu, który jest w stanie to zadanie udźwignąć. Po prostu no on to jest człowiek z jakby światową kartą europejskiego formatu. Świat to usłyszy, Żakowski wzywający i Tusk we trust. Nie, Tusku, nikt ci nie kazał wracać. Ale jak już wróciłeś, urządziłeś ten bałagan po swojemu. Jeszcze wygrałeś. No tak, ale po swojemu. Inaczej niż szło, prawda? No to teraz musisz dźwignąć. No, prawda. No ale ja myślę, że on jest na to absolutnie przygotowany i myślę, mentalnie że jest, ja myślę, że zwycięstwo dodaje mu siły i mandatu do tego, żeby to zrobić. No jeżeli on te wybory wygrał po swojemu i po swojemu to niebezpieczeństwo populizmu rozbroił, osiągnął, jak powiedziałem już i tego się będę trzymał, geopolityczny sukces polityczny na skalę światową, no to wyobrażam sobie, że jest w stanie tak wyciągnąć nas za uszy z tego bagna. Słuchajcie, to wszystko, o czym mówicie, układa mi się w czekający nas olbrzymi nasz naród, my naród, wielki egzamin z dorosłości. No zdecydowanie, no trzeba sobie uświadomić, że to ognisko było palone benzyną i ta benzyna się właśnie skończyła, tak? I teraz trzeba jakoś inaczej to poukładać. Tusk rzeczywiście, to tu się zgadzam z kolegami, ale mam nadzieję, że to chyba kiedyś o tym tutaj rozmawialiśmy, że obok Tuska, też w tych stowarzyszonych partiach, prawda, wyrosło całe środowisko polityków, którzy w ciągu ostatniego roku, całej kampanii bardzo dojrzeli. Szczególnie na finiszu. Ty na przykład Gawkowskiego wskazujesz. Ja też super, uważam, chłopak, no. że fantastycznie występuje. Ale znajdzie się tych nazw. Dziewczyny przecież jakie fantastyczne. Kapitalne dziewczyny, właśnie. I mam nadzieję, że to będzie jednak taka nowa elita państwowa i że ona, nie tylko sam Tusk, ale że właśnie to je otoczenie, nie bezpośrednio jego partyjne, tylko to otoczenie polityczne dźwignie to. Wiesz, mam pytanie, bo ty masz doświadczenie dydaktyczne. Powiedz mi, czy jak student wchodził do ciebie z indeksem na egzamin, to od drzwi wiedziałeś, czy jest przygotowany, czy zda, czy obleje? Miałeś nosa? Jak to jest? Miewałem, tak, o tak bym powiedział. A Nie. To się nazywa uprzedzenia. Albo sztuczna inteligencja. Czy profesor Władyka uważa, że zdamy? Zdamy. Wiesz, że jesteś skazany na optymizm, tak? Tak. Znaczy właściwie
naród dokonał tak niesamowitej rzeczy, że na szczęście, jesteśmy w dobrym sensie więźniami swojego triumfu. Ale panowie, no na szczęście PiS nam pomaga bardzo zdać ten egzamin. No bo jednak po pierwsze bardzo mnie cieszy kontynuacja tej nienawistnej propagandy, która doprowadziła do ich wyborczej klęski, a teraz utwierdza Polaków, że dokonali słusznego wyboru. Tak. No jak ja włączam TVP, to naprawdę nie. Aż mi się buzia śmieje. No naprawdę. Nie rób tego, bo się zarazi. Poczekaj, muszę cię skarcić, jak włączasz. Włącza, tak jest. Ale ponieważ włącza, to mówi włącza. Po drugie, ten proces odrywania się od tego koryta, który jest na oczach całego narodu, im dłużej trwa, im bardziej jest bolesny, im więcej wrzasków po tej stronie i jęków, tym lepiej. Czyli czy naprawdę uważasz, że cenę każdego. Czy uważasz, że słuchać wycie jest znakomicie? Ale oczywiście, tak? Że tak. Ale oczywiście tak. Choć brzmi to triumfalistycznie, jak arogancko. Nie mogę się doczekać. Troszkę triumfalizmu. Wiesz, nie mogę się doczekać. Nie wiem, w jakiej formie Morawiecki się przyzna do klęski w konstrukcji swojego gabinetu. Czy to będzie expose w parlamencie, czy dlaczego? W ogóle będzie jakieś głosowanie. Myślisz, że on będzie tworzył gabinet? Myślę, że Duda mu tego nie da. No ja myślę, że da. Ja mam nadzieję, że da. No ja mam nadzieję, że spełni jego oczekiwania. Ja uważam, że Tuskowi da. Tak? Nie. Że on powie, były dwie poważne kandydatury. Jedna przedstawiła i tak dalej. Umowę, tak. Druga niestety, a druga nie dała rady, nie. Tak? W związku z tym mój wybór jest, mimo że serce moje jest po prawej stronie, to tam powie coś miłego o Kaczorze, ale że jednak nie. Bo inaczej byłby idiotą kompletnie. To ja mam nadzieję, well. Że do tej pory ale do nie aż tak. I sądzę, że jednak da Morawieckiemu misję samobójczą w 9 roku prezydentury Andrzeja Dudy, jego, że tak powiem, wyparność intelektualna może być nagle naszym atutem, tak? Ale ma sprytnego kolegę ze sobą. Tak. Ten mu podpowie to praktycznie. No, oczywiście, że powinien jak najszybciej skończyć te męki i zakończyć to konanie i po prostu zamknąć ten rozdział, powiedzieć, my zawsze szanowaliśmy demokrację i idziemy do przodu, wtedy dałby PiS-owi trochę tlenu. Tak, to oni po prostu pod tym ciężarem szarpaniny tracą każdego dnia. Wiesław Komuda. Powiem tak, że jak marzymy o takiej dorosłej, poważnej rozmowie rządzących z narodem, ze społeczeństwem, to na tym tle ten infantylizm, stacenczy infantylizm PiS-u. Bo to już jest, słuchajcie, no jakieś takie gaworzenie dziecka, to co oni się wydają. A nie wyjdę z kąta, nie? A przestało być groźne. A przestało być śmieszne, śmieszne. Straszne, a teraz jest tylko śmieszne. Czy widzieliście symbol tych czasów, jak minister, nie wiem, który to minister, w każdym razie wodował prom. Tylko problem polegał na tym, że z tyłu miał tylko połowę tego promu. Naprawdę, było to połowa i takie druty wystawały, jakieś dziury, bo to widać było, że to jest połowa kabudłowa. Ale orkiestra grała. Może stać nas było tylko na połowę. Oczekujesz, że minister Grubarczyk będzie miał oczy z tyłu głowy? Słuchaj, mówiliśmy... No, ale go Kuba, wiedzieć, że kamerę go filmu jest z tej strony. Dziury w kadłubie widać. Nie przesadzić z idealizowaniem społeczeństwa, to powiedziałbym, że wiesz co, w Polsce zwykle połówka wystarczała. A no tak. No, ale i tym optymistycznym akcentem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Panie, my się do zobaczenia.